Cześć kochani, mam do Was taką małą prośbę. W poście na grupie Pompa Ciepła i Fotowoltaika użytkownicy porady i w społeczności na YouTubie również w poście jest takie zapytanie odnośnie kompendium wiedzy dla tych, którzy chcą założyć fotowoltaikę, a nie mają na ten temat pojęcia. Chcę zebrać jak najwięcej informacji i bardzo Was proszę o pomoc. Napiszcie, co zrobilibyście inaczej. W ogóle ogólnie to pytanie jest najchętniej kierowane do tych, którzy mają fotowoltaikę i chcą się wypowiedzieć, pomóc innym użytkownikom fotowoltaiki. Chcę zmontować taki film, żeby po obejrzeniu tego filmu i po przeczytaniu wszystkich komentarzy, które na pewno się pojawią i będą takimi jeszcze wskazówkami dodatkowymi, mogli podjąć świadomą decyzję, tak, chcę fotowoltaikę, bądź jej nie chcę. Jakie są plusy, minusy, jak byście zrobili, czy zrobilibyście tak samo, jak zrobiliście, jeżeli coś fajnego zrobiliście, jeżeli nie, no to napiszcie, jakie błędy popełniliście w tym montażu. Może, no, jest na pewno mnóstwo rzeczy. Bardzo proszę oczywiście też w komentarzach pod tym filmem napiszcie mi te rzeczy, ja to wszystko zbiorę w jeden film, który mam nadzieję będzie bardzo ciekawą wiedzą dla wszystkich tych, którzy obejrzą ten film i wtedy będą mogli dosłownie świadomie podjąć tą decyzję. Przy okazji chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować, że coraz więcej osób dołącza do tej naszej grupy Pompa Ciepła i Fotowoltaika, użytkownicy i porady na Facebooku. Jest tam już ponad 8 tysięcy dobrze. Subskrybujących kanał jest ponad 10 tysięcy osób. Będą bardzo fajne tematy. Właśnie dzisiaj też odezwał się do mnie pewien pan, który testuje wiatraki, jest takim wynalazcą. Będę chciał z nim zrobić wywiad, myślę, że w jakimś najbliższym czasie. Okazuje się, że wiatraki mogą wiać w Polsce, więc też przeanalizujemy ten temat. Zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Też jeden z ciekawych projektów, który mam nadzieję niedługo pojawi się na kanale, bo też jest już bliski dokończenia, fotowoltaika off-grid do takich domków letniskowych. Będę miał okazję to potestować i zrobić dla Was fajny film. No i cóż, życzę Wam oczywiście miłego wieczoru. No i bardzo, bardzo liczę na Waszą pomoc w realizacji tego najbliższego odcinka. Napiszcie do mnie bardzo proszę w tych trzech źródłach. Może być w komentarzu pod filmem, może być w poście na YouTubie i w poście na Facebooku. Obydwa posty są przypięte na samej górze, więc nie będziecie mieli problemu ze znalezieniem. Dzięki bardzo i do usłyszenia.